Piotrek, spodziewałeś się chyba troszeczkę innych skoków, innego wyniku, jak to oceniasz? No na pewno, znaczy skoki były takie no niezłe, poza tym ostatnim, no ten ostatni zepsułem i to tak bardzo, w sumie dawno takiego złego skoku nie skoczyłem, ale ja w sumie nie wiem czemu, no tak trochę się tam nie umiałem wyskładać, trochę mnie tam przymroziło na górze, ale myślę, że to też nie był powód, no można było dużo lepiej skoczyć, ale no co zrobić, w sumie jutro następny dzień, jutro walczymy znowu, także zobaczymy. Na warunki, na wiatr tutaj dużo można jeszcze coś zwalać, czy nie? Nie, myślę, że warunki no to były jakie były. Myślę, że mało wiało jak na Kusamo. Taki w sumie konkurs był dobry, myślę, jeśli chodzi o warunki, bo tak no nie było tak mocno, no tu przeważnie tu bywało gorzej. Dziś było tak w miarę w porządku, no ale myślę, że na warunki nie ma co zwalać, raczej na skoki, no ja w pierwszym skoku fajny skok skoczyłem, tam właśnie w pierwszym nie miałem za bardzo warunków, a jeszcze w miarę miejsce dobre było, bo tam dostałem tych plusów, no a w drugiej no to już zmasiłem, no i pozamiatane jutro znowu. Czyli ta twoja forma jeszcze nie jest taka stabilna, jakbyś chciał? Znaczy się była stabilna, myślę, że jest stabilna, bo poza tym jednym skokiem, no wiadomo, że czasem się zdarzają takie skoki, trochę nie wiem, może byłem zanerwowy na górze, posiedziałem sobie trochę na tej belce, zeszłem, odpiłem narty, nagle mi włączyli ten, także nie wiem, no myślę, że to nie ma co nic szukać w formie, forma jest dobra, tylko po prostu no skok zepsułem, no także myślę, że jutro nowy dzień, nowe zawody, oby warunki były takie jak dziś, żeby nie wiało za mocno, żeby po prostu się dało skakać, i będziemy walczyć jutro, także no zobaczymy. Dzięki Piotrek i powodzenia jutro. No dzięki.